2 kwietnia jest 92. dniem w kalendarzu. Do końca roku pozostają 273 dni. Imieniny obchodzą Franciszek, Urban i Wiktor, ale także Abundiusz, Miłodąb i Samosąd. 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie po ciężkiej chorobie w wieku 85 lat zmarł Jan Paweł II. Przyczyną śmierci papieża był szok septyczny i zapaść sercowo-naczyniowa. Jego śmierć była heroiczna i to odczucie można uznać za powszechne. Świadczą o tym wyrazy miłości i czci ze strony wiernych i niewierzących. Tak o Janie Pawle II mówił ojciec święty Franciszek. Na całym świecie papieża Polaka żegnano wyjątkowo gorąco. Ulicami miast przechodziły wielotysięczne białe marsze. W 2011 roku, 6 lat po śmierci, Jan Paweł II został beatyfikowany, a w 2014 kanonizowany. 2 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Święto ustanowiono w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę do Spraw Książek dla Młodych Ludzi. Datę wybrano nieprzypadkowo. 2 kwietnia 1805 roku urodził się słynny duński baśniopisarz Hans Christian Andersen, autor m.in. Brzydkiego Kaczątka, Calineczki i Królowej Śniegu. Każdego roku gospodarzem święta jest inne państwo. Z jego okazji biblioteki, domy kultury i księgarnie organizują imprezy promujące literaturę dla dzieci, warsztaty, dyskusje, wystawy. 2 kwietnia obchodzony jest także Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez ONZ w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu. Tego dnia w wielu miastach na świecie ważne budynki podświetlane są na niebiesko. Akcja ta nazywa się Light in Up Blue i ma na celu wsparcie i okazanie jedności z osobami cierpiącymi na autyzm oraz ich rodzinami. W Dniu Świadomości Autyzmu organizowane są także wykłady oraz spotkania ze specjalistami, m.in. psychologami, pedagogami, terapeutami integracji sensorycznej i logopedami. W kalendarzu świąt nietypowych czytamy: 2 kwietnia to dzień niewidzialnej pracy. Nazywamy nią wszelkie aktywności wykonywane w ramach rodziny i wolontariatu. W pierwszy wtorek kwietnia mamy niepowtarzalną szansę na to, by dostrzec bohaterów, którzy za swoją pracę nie biorą ani grosza.